No i tak jak mi się wydaje, powinniście grać awką aż do bólu, czyli po prostu aż z nią nie padniecie, tak? Dlatego, że nie ma sensu wyrzucać awki, zmieniać jakąś taktykę, skoro ją macie. Tak to wygląda przynajmniej dla mnie, szczególnie na nuke'u, kiedy outside jest bardzo ważny, dlatego że wiele osób może nim po prostu biec, co zobaczycie oczywiście też potem. No i standardowa taktyka, tak? Ja sobie patrzę outside oczywiście, ktoś tutaj widzę, przyraszował troszkę, ale to tylko tam jakiś ignite poszedł. No i standardowo, tak? Ten koleś blue i coś tam bardzo dobrze grał, w ogóle dużo osób zabijał. Tutaj właśnie poszła informacja, że oni są już na pochylni. Ja wiedziałem, że na pewno już część osób jest obita, więc warto się wrócić. Dlatego, że mogą być tu kłopoty i zawsze można tutaj kogoś zdjąć. Dlatego się wróciłem, właśnie tutaj sobie chodzę, patrzę właśnie, czy kogoś tutaj przypadkiem nie ma. Ale no, widzę, że są trzy osoby, także niezbyt panikuję. I to chyba właśnie będzie ta runda, w której my chyba przegramy jedną. Nie, to nie będzie ta. Wybaczcie, ktoś się tutaj cofnął outside. Ale oczywiście ja go nie atakuję zbytnio aż tak, tylko patrzy go tam nie. No bo to nie ma sensu w tym momencie atakować kogokolwiek. Tutaj zmienię kamerę na Bercika, bo on tutaj go zabije. Zobaczcie jak, bo to było dość śmieszne. Oczywiście w tym kinie tutaj CSGO jest taki sam lag jak w kinie w Call of Duty, bo to jest, wiecie, to nie jest na żywo. Dlatego ciężko wzorować coś takiego. Dlatego to dziwnie będzie wyglądać, ale strzał był celny. Dlatego tutaj zostawiam właśnie kamerę Bercika. Nie wiem, co tu się właściwie stało, ale to był quickscope. To nie był no zoom, tylko był quickscope, także nawet luneta się nie pojawiła, także bardzo ładny strzał. I po prostu no, ładnie to wyszło, tak. Musiał się kogoś zdziwić, bo naprawdę miał lepszą pozycję, no ale tak czy siak by nie wygrał, by jeszcze była nasza dwójka, także nie miał zbytnio szans. No i jak widzicie, cały czas klepie to samo, idę znowu outside. Za WP, dlatego że no to po prostu ma sens. Nawet jeżeli nie będą oni wychodzić, to w którymś momencie będą szli outside na pewno. Jak nie jedna, no to dwie osoby, a potem zobaczycie też, że bardzo dużo osób będzie szło outside, dlatego warto po prostu siedzieć tutaj. No i widzicie, mój team na szczęście był na tyle ogarnięty, że potrafił sobie poradzić właśnie nawet na pochylni czy coś, bo pochylnia jest bardzo trudnym miejscem. Najtrudniejszym miejscem oczywiście dla strony Tero. Ale bardzo trudna też dla CT. Nie jest łatwo ją obronić, to nie jest outside. Tutaj mój świetny flash. I tutaj miałem informację właśnie, że oni są akwarium już niektórzy. Dlatego też się wysunąłem. Miałem mnóstwo szczęścia, zobaczycie za chwilę dlaczego. Jeden strzał niestety, no tutaj spudłowałem. Koleś miał pistolet, no i już nie zdążył niestety mnie zabić, bo ten strzał był celny. Tutaj chyba było lekko nad, no i moi teammates wykończyli go. Także no, małe szanse mieli ci kolesie tutaj. Widzicie, jest 10 do 1, przy czym ja chyba mam jeden zgon, także bardzo dobre statystyki. I cały czas jestem przy AWP. Także widzicie, ile rund z rzędu nie ma właściwie mojego zgonu. No, był tylko jeden, tak jak powiedziałem. I mogę się utrzymać przy snajperce, tak? Co jest bardzo ważne. Tak samo Bercik tutaj w ogóle on nie kupił tej snajpy, a cały czas ją ma. Bo po prostu ją podniósł. Widzicie, tutaj ktoś już idzie outside. Ten koleś teraz chciał mnie przechytrzyć, rzucił flasha. Oczywiście się schowałem, mam lepszą pozycję. On myślał, że jestem sfaszowany. No niestety się pomylił. Dość łatwe do odgadnięcia. Nie ma tutaj zbyt wielkiej filozofii. On jakby z góry, przeciwnik rzucając flasha, z góry zakłada, że jesteś sfaszowany, więc jeśli nie jesteś, no to masz przewagę nad nim, jakby nie patrzeć. Oczywiście, no cały czas widzicie, będę się powtarzał, gram to samo. Polecam właśnie grać tak na nuku z AWP. No i tak jak widzicie też, no niezbyt mam coś do roboty dużo, bo moi teammates są dość dobrzy, potrafią coś ustrzelić, także no nie muszę się zbytnio przejmować tym, że jak idę na outside, to ginie pół teamu na pochylni, muszę już schodzić, tak? Po prostu mogę się skupić na jakimś obszarze mapy. No i dzięki temu jest dużo większa skuteczność całej drużyny, a nie tylko kilku osób wybranych, którzy ogarniają mapę. Także świetnie mi się tutaj grało właśnie z tymi ludźmi. Potem następne mecze, które wam rzucę, też z moim komentarzem, bo niestety nie mam żadnego live, co no, troszkę głupie to było z mojej strony. Zobaczcie, tutaj widzicie, jest pełen outside. Tu się zdziwiłem, że po prostu oni idą outside'em, bo zawsze było jedna lub dwie osoby. A widzicie, tu jest cały team na outside'zie. I niestety tutaj będą to chyba dwa moje misje, jeszcze jeden strzał spudłuje niestety.
rzucam flashy, żeby po prostu ułatwić tutaj zabijanie mojej drużynie przeciwników. No i widzicie, została ostatnia osoba w tym momencie. Ją już musiałem zabić, dlatego się skupiłem i po prostu ją zastrzeliłem. I widzicie, opłacało się czekać na tym outside, dlatego że wszyscy się cofnęli i przeciwnicy zostali zabici. Oczywiście oni bez sensu szli, bo w ogóle bez smoków, bez flashy. Kiedy rzuci się 3 smoki na outside, właściwie można przejść bez zadraśnięcia. No, ale niestety oni o tym chyba nie wiedzą. No i to oczywiście naszą korzyść wszystko działało, że łatwo nam przychodziło wybijanie ich wszystkich. Ciężko się tak gada cały czas, dlatego staram się mniej więcej mówić sensem. Nie będę mówić, że znowu idę outside, bo znowu idę outside, widzicie to samo. I tam jest koleś, pomylił się. Tu też ja się pomyliłem. Minimalnie koło głowy. No, moja pomyłka, a ten koleś na szczęście był lowem, dlatego wychylił się lekko, co jest błędem, bo trzeba się wychylić albo całym ciałem, albo w ogóle. Wychylanie się lekko jest bez sensu, bo strzał w ramię powoduje oczywiście też zgon. Przy czym dodam, że strzał w nogę na przykład nie powoduje zgonu. Czasami można trafić za WP za 60 HP albo za 86. Także niestety tak, to jest właśnie drugi mój błąd na tej mapie, gdzie po prostu zbyt głośno wszedłem i nie rzuciłem tego Ignite'a, którego za chwilę tu wyciągnę. Powinienem go rzucić w to miejsce właśnie tutaj przy budówkę. Tak to mielibyśmy szansę jeszcze to wygrać, a w tym momencie niestety popełniłem błąd, bo byłem za głośno i koleś wyszedł po prostu i mnie zabił. Oczywiście w ostatniej chwili go jeszcze zauważyłem, ale nie było już czasu. Przepraszam, nie przegraliśmy tej rundy oczywiście, bo ten koleś tutaj wyciągnie nam tą rundę, bo tak jak mówiłem, moi teammates myśleli cokolwiek. Widział, że jest mało czasu, już dość, 35 sekund, dlatego po prostu wstrzymał się, zabił jedną osobę, prawie drugą, także bardzo ładnie. Wiedział, że zostało mało czasu, dlatego po prostu przykampił przy pace. No i widzicie, bardzo ładny w ogóle kamuflaż ten Asimov, zarówno do AWP, jak i do M4, podoba mi się. No ale wiadomo, szansa na jego zdobycie jest liczona chyba, nie wiem, w dziesiątych, no bo niezbyt mi się wydaje, że mógłbym kiedykolwiek coś takiego trafić ze skrzynki. No niestety, te najlepsze kamuflaże są bardzo rzadkie. No i on się wycofał elegancko, tak, żeby tylko nie zginąć i obronić tutaj właśnie rundę dla nas. I tutaj jest runda side'owa, że tak powiem, czyli po tym jest zmiana side, bo gramy do 15 oczywiście. I ja tutaj właśnie patrzę, za chwilę się zmienię na siebie. I będę znowu szedł chyba zawką. Tak, będę szedł znowu zawką. Nie ma sensu, jeżeli macie pieniądze i gracie właśnie Nuketown i no wiecie, że przeciwnicy są dacani, no to lepiej zawsze kupić tę mawkę, bo to jest bezpieczeństwo, że po prostu no będziecie mieli bardzo ogarnięty jedną część mapy. Dlatego mówię, awka podstawa. Widzicie, znowu oni próbują wejść na silos, ale im nie wychodzi to. Nie mogą na siebie wskoczyć, to jest trochę głupie. No i tu jest właśnie bardzo ważna akcja. Wskoczył jednak na ten silos ten koleś. Ja go tu słyszałem, że idą, ale go odpuściłem jeszcze. Jednak za chwilę będzie taki moment, że właśnie usłyszę go dosłownie, jak jest obok mnie i w ostatniej chwili się odwrócę i go zabiję. To jest ten moment. Dlatego koleś miał pecha, bo gdybym spudłował, to mógłby zabić on dwie osoby. A tak to ja zabiłem go, no i tutaj no-zoom. Słyszałem, jak skakał po przybudówce i zaryzykowałem strzał no-zoomem. No-zoom jest dość łatwy, tylko trzeba stać bardzo, znaczy trzeba stanąć w miejscu przy strzelaniu. Tak jak zresztą z każdej broni w CS-ie, ale tutaj trzeba jeszcze mniej więcej wyliczyć, gdzie jest wasz celownik i po prostu wtedy strzelić. No i tu się udało, on był blisko, dlatego ta kula weszła w niego i takim oto sposobem zabiłem dwie osoby za WP na bliskim kontakcie, także to było całkiem spoko. I jest zmiana side'ów, jesteśmy w terenie na ten moment. Lecimy outside'em i to zobaczcie, co się stanie. Tutaj poszedł jakiś śmieszny smoke, to nie ja rzucałem go, który nic nie dał, bo to no bez sensu ten smoke, zobaczcie. Ale oni w ogóle nie kryli outside'u, zobaczcie, ominęli całkowicie outside. Dziwne to dla mnie jest, bo trzeba kryć outside zawsze. No i widzicie, 5 osób biega na bombsite, no w tym momencie oni są w ogóle w innym miejscu, w tym momencie no, mamy cały bombsite dla siebie. Jeszcze mała rada dla was, pamiętajcie, że jak używacie Glocka, to strzelacie burstem w wypadku, gdy jesteście na bliskim kontakcie.
To jest ważne, dlatego że Glock wtedy się przemienia w naprawdę świetny pistolet. No i oczywiście odrzut powoduje to, że często leci wam celownik na głowę i dostajecie właściwie insta-kill, także... No, także taka moja mała rada dla was. No, oczywiście tu się wszyscy strzelają, jakieś tu kurde wychodzą dziwne rzeczy. Tam w wentylach trzeba uważać, bo tam jest naprawdę czasami niezła akcja. No widzicie, ja tu wiedziałem, że koleś już defuse'uje, bo słyszałem, ale no dwie osoby były na bombsite, no nie miał szans ten typek po prostu robić nawet jakiegoś ninja defuse. I tu lecimy moją, że tak powiem, autorską taktyką, która tam właściwie żadna autorska nie jest, no bo to jest zwykła taktyka, ale ja pierwszy ją jakby odkryłem, że tak powiem, w gronie swoich znajomych i zaczęliśmy ją stosować, wszyscy, i ona jest świetna. O ile właśnie wiecie, że przeciwnicy są dość słabi, albo po prostu jesteście YOLO i lubicie ryzyko. To oczywiście taktyka to jest szybkie B przez A, czyli biegacie jak najszybciej z nożem do drzwi, do skrzypiących, otwieracie drzwi i strzelacie w wentyl, wchodzicie na bombsite B i plantujecie pakę. Oni w ogóle odpuścili bombsite A, bo poszli tym razem outside, co było do przewidzenia i chyba pochylnia, nie wiem. No a widzicie, ja przebiegłem sobie spokojnie bombsite'em A i wbiegłem i zaplantowałem pakę. No w tym momencie, no właśnie nie da się nas z takiego miejsca wypłoszyć. No wiecie, oni wchodzą wentami, ale no wiadomo, są na przegranej pozycji, wenty są słabą pozycją. Ja skanuję dym, znaczy skanuję dym, strzelam przez dym, bo wiem, że ktoś tutaj wyjdzie, no ktoś tutaj wychodzi. Dostał banie oczywiście. No i ta kolejna osoba też ginie, była bardzo obita. No, tak się kończy mecz, 16-1. Statystyki 29 na 3, do 3. Dziękuję za grę Bercikowi oczywiście i dziękuję tym ludziom, którzy grali tu ze mną. Bo ładnie grali. No i mam nadzieję, że te porady wam się przydadzą. Powiem bardzo męczące, nie powiem, bardzo męczące jest gadanie takie przez 26 minut non-stop. No ale mam nadzieję, że wam się to przyda. I filmiki z map Mirage i z map Train będą jeszcze w przyszłości. Nie będą to już takie skillowe filmy, gdzie będzie 16-1, ale będą one bardzo ładne z walką do samego końca. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach. No i cześć.